trzeci. Teraz przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Gospodarzem wieczoru Anna Gacek. Dobry wieczór Państwu. Będę cudowym gospodarzem wieczoru. Może tak jeszcze te oklaski za... O! Przyznam, że to trochę taka prywata i nawet egoizm, ponieważ mam dzisiaj ogromną tremę, zapowiadając to, co za chwilę zdarzy się tutaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na tej scenie, bo reklamowaliśmy to wydarzenie słowami, że to będą dobrze opowiedziane historie. I tak sobie pomyślałam, że dobrze opowiedziana historia domaga się dobrej zapowiedzi. No i stąd już Państwo rozumieją, dlaczego te oklaski i ich potrzeba. Zwracam się teraz do naszych słuchaczy, którzy tego nie wiedzą, bo tutaj dość odświętny dzisiaj nastrój panuje w tym studiu. Świętujemy 6. urodziny Audioteki i tak już trochę bardziej prywatnie, bo widocznie szczęśliwi słuchowisk nie liczą. Świętujemy naszą wspólną z Audioteką 5. produkcję, którą realizujemy tutaj właśnie na tej scenie. I pozwolę sobie na chwilę tylko wspomnień, i to wspomnień dość prywatnych, ponieważ pamiętam, jak to się wszystko zaczęło, kiedy rozmawiałam z Wojtkiem Mazolewskim, który zresztą tutaj na tej scenie jest. I to była taka rozmowa, no a co teraz? Jakie plany? Co nowego? I powiedział, że właśnie komponuje muzykę do słuchowiska. I pamiętam miejsce, pamiętam czas, kiedy o tym rozmawialiśmy i pamiętam tę żaróweczkę, która gdzieś się zapaliła, że jejku, jak to świetnie zagrałoby tutaj, na tej scenie, tutaj w tym radiu. I tak jak to sobie wtedy spontanicznie wymyśliliśmy, wyobraziliśmy, tak okazało się, że to jest możliwe i że to się zdarzy. Przypomniałam sobie też o tym, kiedy Marcin Beme, szef Audioteki, został zapytany, no dobrze, dlaczego hucznie obchodzić 6. urodziny? Co to są w ogóle za urodziny 6? I odpowiedział, a dlaczego nie? No właśnie, i mam wrażenie, że wszystko, co robimy, jeśli chodzi o te wspólne produkcje, o te przedsięwzięcia, gdzieś stawia wyzwanie wyobraźni. To znaczy, pokażcie nam, że są rzeczy niemożliwe, bo my w to nie wierzymy. I ta wyobraźnia niewątpliwie się przydaje w czasie takich spotkań ze słowem, jak to, które za nami. I taka wyobraźnia, mam nadzieję, teraz mi starcza, żeby uwierzyć w to, że to, co powiedziałam, to jest dość, żeby zachęcić Państwa do wysłuchania tej niezwykłej podróży przez historię audiobooka, bo to wszystko się pięknie rozwinie. Tyle, mam nadzieję, mogę zdradzić i tyle chyba tylko chcę powiedzieć, zostawiając Państwa z nadzieją, że ta wyobraźnia podwie Państwa w te miejsca, w które nas to wszystko, pracując nad tym, przygotowując to, już podwało. Zapraszam. Eddard Stark nie potrafił określić, jak długo czekał na Cersei Lannister w ciszy Bożego Gaju. Wypełniał go błogi spokój. Grube mury zatrzymywały odgłosy z zamku, także słyszał tylko śpiew ptaków, cykanie świerszczy i szelest kołysanych wiatrem liści. Drzewo Serce było dębem, brązowym i bez twarzy, a mimo to Ned Stark wyczuwał obecność swoich bogów. Czytanie sprawia, że nasza niczym nieograniczona wyobraźnia zabiera nas w miejsca, w których dzieje się opowiadana historia. Z łatwością potrafimy przywołać atmosferę tych miejsc, choć najczęściej w nich nie byliśmy. Wiemy, jakie jest światło, jaka jest temperatura. Widzimy twarze ludzi, widzimy ich sylwetki, widzimy fakturę ich ubrań. Audiobook sprawia, że nie musisz rozstawać się z książką, której nie możesz czytać, bo właśnie wychodzisz, bo właśnie musisz coś ugotować, bo zaraz musisz gdzieś być. Gdziekolwiek jesteś, w autobusie, w samochodzie czy w samolocie, głos, którego słuchasz, przeczyta tę samą treść, nie ograniczając jednocześnie wycieczek twojej wyobraźni. Kiedy rozpoczynaliśmy naszą pracę nad audiobookami, szybko zrozumieliśmy, że dodając do głosu efekty dźwiękowe, także jej nie ograniczymy.
nawet wtedy, kiedy partie dialogowane zagrane zostaną przez zespół aktorski. Tak powstała nasza pierwsza produkcja dźwiękowa, w której oprócz głosu narratora usłyszeć można efekty dźwiękowe, muzykę, a także głosy ponad 100 aktorów. George R. R. Martin gra o tron. Cersei Lannister przyszła o zachodzie słońca, którego blask zaróżowił chmury nad murami i wieżami. Przybyła sama, tak jak prosił. Choć raz miała na sobie proste ubranie, zielony strój do polowania i skórzane buty. Kiedy zdjęła kaptur brązowego płaszcza, dostrzegł sine miejsce, gdzie uderzył ją król. Fioletowa plama zżółkła, a opuchlizna zeszła, lecz nikt nie mógł mieć wątpliwości co do przyczyny obrzęku. Usiadła obok niego na trawie. Poruszała się z wdziękiem. Wiatr trącał jej kręcone włosy, oczy miała zielone jak letnie liście. Minęło wiele czasu, odkąd Ned mógł podziwiać jej urodę z bliska, lecz teraz ujrzał ją w pełnej krasie. Dlaczego tutaj? Znam prawdę, za którą umarł Jon Arryn. Rzeczywiście. Czy dlatego mnie tu wezwałeś, Lordzie Stark, by zadawać mi zagadki? Czy może twoim zamiarem było pochwycić mnie, tak jak twoja żona pochwyciła mojego brata? Nie przyszłabyś tutaj, gdybyś w to nie wierzyła. Mój brat jest wart o wiele więcej niż twój przyjaciel. Twój brat czy twój kochanek? Obaj w jednej osobie. Już od dzieciństwa. Dlaczego nie? Rodzeństwa Targaryenów żeniły się od 300 lat, by utrzymać czystą krew. A Jaime i ja jesteśmy czymś więcej niż tylko bratem i siostrą. Stanowimy jedną osobę w dwóch ciałach. Wyszliśmy z tego samego łona. Nasz stary maester mówił, że Jaime urodził się trzymając moją stopę. Kiedy on jest we mnie, czuję, że stanowimy całość. Ojcem całej trójki jest Jaime. 12 lat. Jak to możliwe, że król nie spłodził z tobą żadnego dziecka? Jak to możliwe, że wszyscy byli taki ślepi? Prawda istniała tuż przed ich oczyma przez cały czas, wypisana na twarzach dzieci. Ned poczuł, że robi mu się niedobrze. Pamiętam Roberta, który wstępował na tron. Król w każdym celu. Istnieje 1000 innych kobiet, które by go pokochały całym sercem. Co on uczynił, że tak bardzo go nienawidzisz? W noc poślubną, kiedy po raz pierwszy dzieliliśmy łoże, nazwał mnie imieniem twojej siostry. Leżał na mnie, był we mnie, cuchnący winem i powtarzał szeptem imię Lianny. Nie wiem, kogo bardziej mi żal. Zachowaj swój żal dla siebie, Lordzie Stark. Ja go nie potrzebuję. Wiesz, co muszę zrobić? Musisz? Prawdziwy mężczyzna robi to, co chce zrobić, a nie to, co musi. Królestwu potrzeba silnego namiestnika. Joff jest jeszcze mały. Nikt nie chce znowu wojny, a już na pewno nie ja. Skoro przyjaciele mogą zamienić się we wrogów, wrogowie mogą stać się przyjaciółmi. Twoja żona znajduje się o 1000 mil stąd, a mój brat uciekł. Bądź dla mnie miły, Ned. A przysięgam, że nie pożałujesz. Czy podobną propozycję złożyłaś także Jonowi Arynowi? Będę to nosił jako oznakę honoru. Honoru? Jak śmiesz odgrywać przede mną szlachetnego męża? Za kogo mnie bierzesz? Sam masz Benkarta, widziałam. Ciekawe, kim była jego matka. Pewnie jakaś dornijska wieśniaczka, którą gwałciłeś, kiedy płonął jej dom. A może dziwka? Albo pogrążona w smaku siostra, Lady Ashara. Podobno rzuciła się do morza. Dlaczego? Z powodu brata, którego zabiłeś. Czy może dziecka, które skradłeś? Powiedz mi, mój szlachetny Lordzie Eddardzie, czym różnisz się od Roberta, ode mnie, czy od Jaime'ego? Przede wszystkim nie zabijam dzieci. Radzę ci, moja pani, żebyś mnie dobrze słuchała. Powiem to tylko raz. Kiedy król powróci z polowania, przedstawię mu całą prawdę. Do tego czasu już cię to nie będzie. Ani ciebie, ani dzieci. Na waszym miejscu nie jechałbym do Casterly Rock.
raczej do wolnych miast, albo jeszcze dalej, na Wyspy Letnie lub do portu Ibben, jak najdalej. Wygnanie. Częstujesz mnie cierpkim winem. Oferuję ci większą łaskę, niż zasługujesz. Twój ojciec i bracia powinni udać się z tobą. Zapewniam cię, że bez względu na to, gdzie uciekniesz, będzie cię ścigał gniew Roberta. Być może aż po krańce tego, co jest za światem. A mój gniew, Lordzie Stark? Sam powinieneś był zawładnąć królestwem. Było do wzięcia. Jaime opowiedział mi, jak zastałeś go na żelaznym tronie w dzień upadku królewskiej przystani. Jak kazałeś mu z niego zejść. To była twoja chwila. Wystarczyło wejść tylko po stopniach i zasiąść na tronie. Popełniłeś błąd. Popełniłem ich więcej, niż potrafisz sobie wyobrazić. Lecz z pewnością nie wtedy. Ależ tak. W grze o tron zwycięża się albo umiera. Nie ma ziemi niczyjej. Schowała opuchniętą twarz pod kapturem i zostawiła go pod dębem. W ciemności wypełnionej ciszą Bożego Gaju, pod granatowym niebem, na którym zaświeciły pierwsze gwiazdy. Odwzorowanie przestrzeni dźwiękowej czytanych książek dzięki współczesnej technice możliwe jest w 100%. Przystępując do pracy nad audiobookami wielogłosowymi, w których wykorzystujemy także efekty dźwiękowe i muzykę, zastanawialiśmy się, jak za pomocą dźwięku kreować świat, który opisuje autor. Pracę nad udźwiękowieniem kolejnych książek zaczynamy od zdania: tworzymy film bez obrazków. Bo tym w istocie są nasze produkcje, te filmy bez obrazków wyświetlacie sobie wy, słuchacze. Wierzymy, że każdy z tych filmów jest inny, jak różni jesteście wy. W audiobooku Blade Runner Philipa K. Dicka po raz pierwszy użyliśmy techniki dźwięku przestrzennego. Dźwiękowe efekty 3D sprawiają, że z biernego słuchacza stajesz się uczestnikiem słuchanej historii. Przy całej gamie możliwości, jaką daje współczesna technika, ciągle pamiętamy o tym, że wszystko, co najlepsze, dzieje się w realnym świecie. Ciszę i podmuchy wiatru nagrywaliśmy w Tatrach. Philip K. Dick, Blade Runner. Otworzyły się drzwi gabinetu i pojawił się w nich wysoki, chudy mężczyzna o ostrych rysach, kręconej spiczastej bródce i w okularach w rogowej oprawie. Phil Resch, łowca z miejscowego wydziału policji. Co pan tu ma, panie Deckard? Narzędzia i materiały do testu osobowości Foyta Kampfa zostałem aresztowany przez posterunkowego Kramsa, kiedy przeprowadzałem w operze badanie podejrzanej Ruby Loft. W jakim mieście pan pracuje? W San Francisco. Jaki test pan stosuje? Foyta Kampfa. A, tego akurat nie znam. Na czym opiera się pański test Foyta Kampfa, panie Deckard? Reakcja empatyczna. W rozmaitych sytuacjach społecznych. Pytania najczęściej dotyczą zwierząt. Nasz jest chyba prostszy. U humanoidalnych robotów reakcje zachodzące w zwojach nerwowych górnych partii rdzenia kręgowego trwają kilka mikrosekund dłużej niż w ludzkim układzie nerwowym. Używamy sygnału dźwiękowego albo błysku świetlnego. Badany przyciska guzik i mierzony jest czas. Bo oczywiście próbę trzeba przeprowadzić kilkakrotnie. Czas reakcji jest różny u łatków i u ludzi, ale po 10 pomiarach mamy już wiarygodną informację. Może mnie pan zbadać? Jestem gotów.
Oczywiście chciałbym również sprawdzić pana, jeżeli się pan zgodzi. Z całą pewnością. Od lat twierdzę, że funkcjonariuszy policji w rutynowym trybie powinno się poddawać testowi reakcji Bonellego. Im są wyżsi rangą, tym lepiej. Filler skierował się do wyjścia. Ten budynek jest pełen androidów, panie Resz. Phil odwrócił się. Trudno nam będzie się stąd wydostać. Zasadniczo mam jednak prawo wychodzić, kiedy zechcę. I zabrać ze sobą zatrzymanego. Kiedy łowca ściga, android ucieka. Zdaje pan sobie sprawę, rzecz jasna, że musi pan wrócić do opery i zdjąć Lubę Luft, zanim ktokolwiek stąd będzie miał szansę ją ostrzec i powiadomić, co się stało. Właściwie powinienem powiedzieć... ostrzec to. Czy pan myśli o nich jako przedmiotach? Kiedyś tak. Gdy miałem wyrzuty sumienia z powodu tej pracy, broniłem się myśląc tak o nich, ale dziś ta sztuczka już mi nie jest potrzebna. Dobrze, polecę prosto do opery. Zakładając, że zdoła mnie pan stąd wydostać. Na czas, kiedy będziemy w budynku, muszę panu założyć kajdanki. Gdy wystartujemy, oczywiście pana uwolnię. Wyjął kajdanki i zatrzasnął jedną obrączkę na brzegu Bielika, a drugą na swoim. No dobrze, chodźmy. Miejmy to już za sobą. Wyprostował się, nabrał wielki hałas powietrza i otworzył drzwi. Umundurowani policjanci stali lub siedzieli wszędzie naokoło, zajęci rutynową, codzienną pracą. Nikt na nich nie spojrzał, ani nie zwrócił uwagi, że Phil Resch prowadzi Ricka przez hol. Jak pan sądzi, czy wasza komenda mnie przyjmie? Zapytał Resch, gdy zasunęły się drzwi windy. Wcisnął guzik z napisem dach i winda cicho ruszyła do góry. W końcu jestem teraz bez pracy. Cóż, nie widzę powodu, żeby mieli odmówić. Problem polega na tym, że mamy już dwóch łowców. Będę musiał mu powiedzieć, pomyślał Rick Deckard. Jeżeli tego nie zrobię, zachowam się nieetycznie i okrutnie. Panie Resch, jest pan androidem, powiedział w myśli. Wydostał mnie pan stąd i oto pańska nagroda. Jest pan tym, czego obaj nienawidzimy. Kwintesencją tego, co obaj postanowiliśmy zniszczyć. Nie mogę się z tym pogodzić. Wciąż wydaje mi się to niemożliwe. Przez 3 lata pracowałem pod kierownictwem androidów. Dlaczego nic nie podejrzewałem? Może nie trwało to tak długo, może dopiero... niedawno opanowały ten budynek. Siedziały tu przez cały czas. To mój hover. Oznajmił Phil Resch, otwierając drzwiczki stojącej nieopodal maszyny i gestem ręki zaprosił Ricka do środka. Sam usiadł za kierownicą i zapuścił silnik. Po chwili wzbili się w niebo i zakręciwszy na północ, polecieli w stronę opery. Zamyślony Phil Resch sterował odruchowo. Coraz bardziej pochłaniały go ponure domysły. Posłuchaj pan, Deckard.
Kiedy już usuniemy Lubeluft, chcę, żeby pan... Wie pan... Niech pan przeprowadzi ze mną test Bonelego albo ten swój empatyczny. Żeby mnie sprawdzić. Będziemy się tym martwić później. Nie chce pan, żebym się poddawał testom, prawda? Przypuszczam, że pan wie, jakie będą wyniki. Nawet nam obu trudno będzie się uporać z Żubą Luft. W każdym razie ja sam nie dam sobie z nią rady. Na razie lepiej skupmy się na tym. Mam zwierzę. Nie pseudozwierzę, ale prawdziwe. Wiewiórkę. Kocham ją, Descartes. Każdego cholernego ranka karmię ją i zmieniam jej papier. Wie pan, czyszczę klatkę. A kiedy wracam wieczorem z pracy, wypuszczam ją i wtedy biega po całym mieszkaniu. Ma w klatce młynek. Wie pan, jak wiewiórka biega w takim młynku, to biegnie, młynek się obraca, ale wiewiórka wciąż jest w jednym miejscu, ale... Ale Buffy chyba to lubi. Myślę, że wiewiórki nie są zbyt bystre. Dalej lecieli w milczeniu. Książka jest dla nas podróżą przez miejsca. Miejsca to dla nas zapachy. Ludzie to dla nas brzmienia, a dźwięki miejsc to dla nas emocje. Aby móc jak najprawdziwiej oddać wszystkie elementy w przestrzeni audio, należy poczuć, usłyszeć i zrozumieć dźwięk, który ma ilustrować słuchaną książkę. Wszystkie dźwięki użyte w audiobooku Karaluchy Jonesbu nagrane są w miejscach, w których dzieje się akcja kryminału, czyli w Oslo i Bangkoku, gdzie polecieliśmy specjalnie, aby nagrać zapachy, muzykę i brzmienie tych miast. Teraz uczestnik opowiadanej historii może zrobić kolejny krok w podróży do wnętrza swojej wyobraźni. Może zanurzyć się w emocje miejsc, w których skacowany detektyw Harry Hule próbuje przeżyć azjatycki upał, rozwiązując sprawę morderstwa. Jo Nesbu, Karaluchy. Tony Evick siedziała pochylona nad wielkim, tekowym biurkiem, wyraźnie zajęta robieniem notatek. Podniosła wzrok, uśmiechnęła się lekko, uniosła z krzesła długie, chude ciało w kostiumie z białego jedwabiu i ruszyła w stronę Harego z wyciągniętą ręką. Dobrze, że wreszcie pan tu jest, sierżancie. Szkoda tylko, że z powodu tak smutnych wydarzeń. Harry ledwie zdążył dotknąć jej kościstych palców, bo zaraz przyciągnęła rękę do siebie. Tony Evick upewniła się, czy w mieszkaniu ambasady, które oddano mu do dyspozycji, wszystko jest w porządku i poprosiła, by od razu zgłaszał, jeśli tylko ona lub ktoś inny z pracowników placówki będzie mógł mu w czymkolwiek pomóc. Bardzo byśmy chcieli mieć tę sprawę już za sobą. Tak, rozumiem. To były dla nas ciężkie dni. Być może zabrzmi to brutalnie, ale świat idzie naprzód, a my z nim. Niektórzy uważają, że pracownicy ambasady wyłącznie chodzą na koktajle i świetnie się bawią. Ale w rzeczywistości trudno bardziej oddalić się od prawdy. Akurat w tej chwili mam 8 Norwegów w szpitalu i 6 w więzieniu, w tym 4 skazanych za posiadanie narkotyków. Okazuje się, że na dodatek jedna z osadzonych jest w ciąży, a w zeszłym miesiącu Norweg zginął w Pattaji, wypadł przez okno. To już drugi taki wypadek w tym roku. Mnóstwo zamieszania. Pijani marynarze i przemytnicy heroiny. Widział pan tutejsze więzienia? Straszne. A myśli pan, że jak ktoś zgubi paszport, to ma ubezpieczenie? Albo pieniądze na powrót do domu? Skąd? O wszystko musimy zadbać my. Dobrze, o ile rozumiem, to pani automatycznie przejęła obowiązki ambasadora po jego śmierci? Tak, to ja jestem chargée d'affaires. A ile czasu minie, zanim zostanie mianowany nowy ambasador? Mam nadzieję, że niedużo. Zwykle trwa to miesiąc albo dwa. Nie lubi pani być sama odpowiedzialna za wszystko? Nie to miałam na myśli. Pełniłam już obowiązki chargée d'affaires przez pół roku, zanim przysłano tu Mulnesa. Mówię tylko, że liczę na możliwie najszybsze wprowadzenie jakiegoś stałego rozwiązania.
Więc ma pani nadzieję na objęcie stanowiska ambasadora. No cóż, to byłoby naturalne, ale... Tak. Obawiam się, że z Królewskim Norweskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych nigdy nic nie wiadomo. Pije pan czarawn? Nie wiem. To gorąca tajska czarna herbata. A. Ja praktykuję tutaj high tea, czyli podwieczorek, chociaż według angielskich tradycji nie powinien być podawany przed drugą. Sądziłem, że tego rodzaju tradycje zniknęły wraz z kolonistami. Tajlandia nigdy nie była niczyją kolonią. Ani tak. Angielską, ani francuską. Oczywiście. W przeciwieństwie do sąsiednich krajów. Tajowie są z tego bardzo dumni, moim zdaniem aż za bardzo. Odrobina angielskich wpływów jeszcze nigdy nikomu, według mnie, nie zaszkodziła. Harry wyjął notatnik i spytał, czy ambasador mógł być zamieszany w jakieś ciemne sprawki. Mylnes? On nie jest... To znaczy... nie był takim typem. A czy mógł mieć wrogów? Nie wyobrażam sobie. Dlaczego pan o to pyta? Raczej niemożliwe, żeby to był zamach. No bo na razie wiemy bardzo mało, więc... wszystkie ewentualności pozostają otwarte. W poniedziałek, w który zginął, Mylnes bardzo wcześnie pojechał na spotkanie. Nie mówił, dokąd się wybiera, lecz to akurat nie było niczym niezwykłym. Zawsze miał przy sobie telefon komórkowy, więc mogliśmy się z nim kontaktować, gdyby coś się wydarzyło. A kto z ambasady widział Mylnesa jako ostatni? Chyba Sanpet, kierowca. Bardzo się zaprzyjaźnili z ambasadorem. Sanpet ogromnie przeżył tę śmierć, więc dałam mu kilka dni wolnego. A dlaczego w dzień zabójstwa nie woził ambasadora, skoro jest kierowcą? Ja też się nad tym zastanawiałam, zwłaszcza, że ambasador nie lubił sam jeździć po Bangkoku. A co może mi pani powiedzieć o tym kierowcy? O Sanpecie? Pracuje u nas od niepamiętnych czasów. Nigdy nie był w Norwegii, ale potrafi wymienić z pamięci wszystkie miasta i wszystkich królów po kolei. No i kocha Griga. Nie wiem, czy ma w domu gramofon, ale przypuszczam, że ma wszystkie płyty. To bardzo kochany stary Taj. Przekrzywiła głowę i w uśmiechu odsłoniła dziąsło. Harry spytał, czy wie, gdzie będzie mógł spotkać Hilde Mylnes, żonę ambasadora. W domu. Obawiam się, że jest strasznie załamana. Radziłabym panu wstrzymać się trochę z tą rozmową. No, dziękuję za radę, panno Wik, ale czas to luksus, na który nas nie stać. Harry odwrócił się. Harry! Ponieważ pełniłeś funkcję charge d'affaires podczas nieobecności ambasadora, spodziewam się, że masz gdzieś jakiś spis jego wyjazdu? Oczywiście. A czy ambasador znał w Bangkoku jakieś Norweżki? No, poza żoną. Nie. Nic mi o tym nie wiem. Oprócz mnie oczywiście. A co powiesz na to, że podejrzewam cię o romans z ambasadorem? O mój Boże? Uważam, że te dni, które przed chwilą omawialiśmy, spędzałaś z ambasadorem w hotelu Maradis. A jeśli mam rację, to proszę, żebyś mi opowiedziała o waszych relacjach i o tym, gdzie przebywałaś w dniu jego śmierci. Zaskakujące było to, że osoba tak blada jak Tonie Wik mogła jeszcze zblednąć. Czy powinnam porozumieć się z adwokatem? A jeśli nie masz nic do ukrycia, no to nie? Nie mam nic do ukrycia. No w takim razie powinnaś ze mną porozmawiać. Miałam ochotę go zabić, wie pan. Harry natychmiast zwrócił uwagę na zmianę formy, ale czekał cierpliwie. Tak wielką, że ucieszyłam się, kiedy się dowiedziałam, że nie żyje. Thank you.
książkach jest cisza. Czasami audiobook nie potrzebuje wielu dźwięków, by oddać napięcie w nim panujące. Tam, gdzie napięcie jest największe, wystarczy tylko głos aktora. Najwięcej dramatów odbywa się w milczeniu, między słowami. Podróż przez świat książek to przede wszystkim podróż przez ludzkie emocje. To, co łączy autora z czytelnikiem czy słuchaczem, to właśnie one. W realizacji Ojca Chrzestnego efektów dźwiękowych nie ma wcale. Świetna literatura w interpretacji doskonałego zespołu aktorskiego wystarczą, by oddać nastrój książki. Muzyka, która skomponowana została specjalnie na potrzeby naszej produkcji, podkreśla wagę tych emocji. Mario Puzo, Ojciec Chrzestny. Michael Corleone odebrał klucz od pokoju i rozejrzał się niecierpliwie za Kay. Stała przy kiosku, wpatrując się w trzymaną w ręku gazetę. Podszedł do niej. Podniosła na niego wzrok. Oczy miała pełne łez. Wziął gazetę z jej rąk. Pierwszą rzeczą, jaką zobaczył, było zdjęcie ojca leżącego na ulicy, z głową w kałuży krwi. Na krawężniku siedział mężczyzna, płaczący jak dziecko. Był to jego brat, Freddy. Michael Corleone poczuł, że ciało przemienia mu się w lód. Nie było żalu ani strachu, tylko zimna wściekłość. Michael ujął Kay pod rękę i poprowadził do windy. Wjechali na górę w milczeniu. W pokoju Mike usiadł na łóżku i otworzył gazetę. Nagłówki brzmiały: Vito Corleone postrzelony. Domniemany szef podziemia ciężko ranny. Operowany pod ścisłym nadzorem policji. Obawa krwawej wojny gangów. Michael poczuł, że uginają się pod nim nogi. Nie umarł. Te dranie go nie zabiły. Odczytał na nowo komunikat. Jego ojca postrzelono o 5 po południu. To znaczyło, że kiedy on kochał się z Kay, jadł kolację, zabawiał się w teatrze, ojciec był bliski śmierci. Michaela aż zamroczyło z poczucia winy. Muszę najpierw zadzwonić do domu. Ci, którzy to zrobili, są szaleńcami i teraz, ponieważ ojciec przeżył, będą gotowi na wszystko. Kto wie u diabła, co teraz zrobią? Obydwa telefony w domu na Long Beach były zajęte. I minęło prawie 20 minut, zanim Michael uzyskał połączenie. Usłyszał głos Sonny'ego. Tak? Sonny, to ja. Chłopiek, zmartwiliśmy się o ciebie. Gdzie ty jesteś do licha? Ja pozwałem ludzi do tej twojej mieściny, żeby sprawdzić, co się z tobą dzieje. Jak ojciec? Ciężko ranny? No, dosyć ciężko. Dostał 5 kul, ale jest twardy. Lekarze mówią, że przetrzyma. Słuchaj, ja jestem zajęty, nie mogę teraz rozmawiać. Gdzie ty jesteś? W Nowym Jorku. Tom nie mówił ci, że przyjechałem? Słuchaj, Toma porwano, dlatego się martwiłem o ciebie. Jego żona jest tutaj, nic nie wie i Gliny też nic nie wiedzą. I nie chcę, żeby się dowiedzieli. Ci tranie, co to zrobili, muszą być kopnięci, rozumiesz? Musisz tu zaraz przyjechać i trzymać język za zębami, okej? Okej. Wiesz, kto to zrobił? Jasne, że wiem. Jak tylko Luca Brasi się zjawi, będą padliną. Dalej mamy wszystkie atuty. Przyjadę taksówką. Sonny, za godzinę. Odłożył słuchawkę. Gazety sprzedawano na ulicach od przeszło 3 godzin. Musiały też być wiadomości w radiu. Było prawie niepodobieństwem, żeby Luca się nie dowiedział. Michael w zamyśleniu zastanawiał się nad tą sprawą. Gdzie jest Luca Brasi? To samo pytanie zadawał sobie w tej chwili Tom Hagen. I to samo pytanie nękało Sonny'ego Corleone na Long Beach.
Dom zdawał się być zapełniony nieznanymi mu ludźmi, dopóki Michael nie wszedł do salonu. Tam zobaczył żonę Toma Hagena, Teresę, siedzącą sztywno na sofie i palącą papierosa. Na stoliczku do kawy stała przed nią szklanka whisky. Na drugim końcu sofy siedział masywny Clemenza. Twarz kapory Jima była nieporuszona, ale się pocił, a cygaro w jego ręku lśniło czarno od śliny. Clemenza podszedł i ze współczuciem uścisnął dłoń Michaela. Poligato wstał, by mu uścisnąć rękę. Michael popatrzył na niego ciekawie. Wiedział, że Poli był obstawą ojca, natomiast nie miał pojęcia, że tego dnia pozostał chory w domu. Wyczuł jednak napięcie w twarzy smugłej tego człowieka. Wiedział, że Gatto ma opinię człowieka robiącego karierę, człowieka bardzo szybkiego, który potrafi załatwić bez komplikacji delikatną robotę, a oto dziś zawiódł w pełnieniu obowiązków. Zauważył kilku innych ludzi Clemency. Michael zestawił sobie dwa fakty i zrozumiał. Clemenza i Gatto byli podejrzani. Sonny siedział rozparty w fotelu za biurkiem, trzymając w jednej ręce żółty blok, a w drugiej ołówek. Martwiłem się, kiedy nie mogłem cię złapać w tej mieścinie. Guzik by mnie obeszmał, gdyby cię rozwalili. Ale nie podobała mi się myśl, że będę musiał przenieść tę wiadomość naszej staruszce. Już musiałem jej powiedzieć o tacie. Jak to zniosła? Dobrze. Już przedtem to przechodziła. Jest w szpitalu przy starym. On się z tego wyliże. A może byśmy do niego pojechali? Nie mogę się ruszyć z domu, póki nie będzie po wszystkim. Michael podszedł z wolna do biurka i zerknął na żółty blok, w którym Sonny przedtem pisał. Była tam lista 7 nazwisk. Pierwszymi trzema byli Solozzo, Philip Tattaglia i John Tattaglia. Michaela uderzyła myśl, że przerwał Sonniemu i Tessiowi sporządzanie listy ludzi, którzy mieli być zabici. Bo jak będziesz tu przy niestarczą Mike'u, słyszysz rzeczy, których nie chciałbyś słyszeć. Mogę w czymś pomóc? Nie możesz. Stary byłby zły jak cholera, gdybym pozwolił ci się w to mieszać. Przestań mnie traktować jak małego braciszka. Byłem na wojnie, postrzelili mnie, pamiętasz? Zabiłem paru Japończyków. Myślisz, że co do cholery zrobię, jak kogoś rozwalicie? Zemdleję? Ktoś musiał nadać naszego starego. Mógł to być Clemenza, mógł to być Poligato, który akurat dziś w samą porę zachorował. Ja już znam odpowiedź. Zobaczymy, czy jesteś bystry. Mike, przecież chodzisz do koledżu. Kto się sprzedał Solozzowi? Michael usiadł i oparł się wygodnie w skórzanym fotelu. Przemyślał wszystko starannie. Clemenza był kapory Jimę w strukturze rodziny Corleone. Don Corleone zrobił zeń milionera i byli bliskimi przyjaciółmi przez 20 lat z górą. Zajmował jedno z najpotężniejszych stanowisk w organizacji. Co mógł zyskać Clemenza, zdradzając swego Dona? Nie, niemożliwe, żeby Clemenza był zdrajcą. A potem Michael pomyślał ze smutkiem, iż było to niemożliwe jedynie dlatego, że nie chciał, aby Clemenza zginął. Michael zastanowił się nad Polim Gatto. Poli dotychczas się nie wzbogacił. Miał dobrą opinię. Jego awans w organizacji był pewny, ale musiałby odczekać jakiś czas. Tak samo jak każdy inny. Poza tym zapewne snuł szalone marzenia o władzy, jak zawsze młodzi. Musiał to zrobić Poli. A potem Michael przypomniał sobie, że w szkole byli razem w 6 klasie i także nie chciał, żeby to był Poli. Potrząsnął głową. Żaden z nich. Powiedział to tylko dlatego, iż Sonny oświadczył, że zna odpowiedź. Gdyby to było głosowanie, głosowałby za winą Poliego. Sonny uśmiechnął się do niego. Nie martw się. Clemenza jest w porządku. To Poli. Skąd masz pewność, że to Poli? Mamy ludzi w spółce telefonicznej. Prześledzili wszystkie połączenia Poliego w obie strony. Tak samo Clemency. Przez te 3 dni, kiedy Poli chorował w tym miesiącu, były do niego telefony z ulicznej budki naprzeciwko biura naszego starego. I dziś także. Sprawdzali, czy Poli jedzie, czy też ktoś będzie przysłany na jego miejsce. I Bogu dzięki, że to Poli. Clemenza jest nam bardzo potrzebny. To będzie wojna na całego. Tak właśnie to rozegram, jak tylko Tom się zjawi. Dopóki stary nie powie mi, że trzeba inaczej. To czemu nie poczekasz, aż będzie mógł ci powiedzieć? Ty jakim cudem u diabła zdobyłeś te ordery bojowe, co? Jesteśmy pod lufą, człowieku. Musimy walczyć.
Boję się tylko, że nie wypuszczą Toma. Dlaczego? Bo capnęli Toma, bo myśleli, że stary jest wykończony i że zdołają dogadać się ze mną, a Tom będzie pośrednikiem we wstępnych rozmowach, przekaże propozycje. A teraz, kiedy stary żyje, wiedzą, że nie mogę się z nimi układać, więc Tom jest im niepotrzebny. Mogą go puścić albo zaciukać, zależnie od widzimisię Solotca. Jeżeli go zaciukają, to po to, aby nam pokazać, że biorą to naprawdę serio i aby spróbować nas przestraszyć. Dlaczego Solotco myślał, że będzie mógł się z tobą dogadać? Parę miesięcy temu mieliśmy spotkanie. Solotco przyszedł do nas z propozycją w sprawie narkotyków. Stary mu odmówił, ale podczas rozmowy coś chlapnąłem niepotrzebnie, no pokazałem, że mam ochotę na ten interes, a tego absolutnie nie wolno było robić. Jeżeli coś, co jest, co stary wbijał nam do głowy, to to, żeby nigdy nie robić czegoś takiego, nie pokazywać innym, że jest różnica zdań w rodzinie. Rozumiesz? Dlatego Solotco myśli sobie, że jak pozbył się starego, to ja będę musiał wziąć się razem z nim do narkotyków. Bez starego siła rodziny była obcięta co najmniej do połowy. W każdym razie musiałbym bić się do upadłego, żeby utrzymać w kupie te wszystkie interesy, które ojciec zmontował. A narkotyki mają przyszłość, rozumiesz? Bo powinniśmy się w to włączyć, a to, że kropnął starego, było wyłącznie biznesem, no niczym osobistym. Uważa, że poszedłbym na interes z nim. Oczywiście nigdy nie dałby mi się zanadto zbliżyć, pilnowałby na wszelki wypadek, żebym nigdy nie miał go na widelcu. No ale wie też, że jakbym już raz zgodził się na ten układ, inne rodziny nigdy nie dałyby mi zacząć parę lat później wojny tylko dla zemsty. Oprócz tego stoi za nimi rodzina Tataliów. A co byś zrobił, gdyby ojca rozwalili? Solotco już jest padliną. Obojętne mi, ile to będzie kosztowało. Obojętne mi, czy będziemy musieli walczyć ze wszystkimi pięcioma rodzinami w Nowym Jorku. Rodzina Tataliów zostanie starta na proch. Choćbyśmy wszyscy razem mieli pójść na dno. Tata nie tak to rozegrał. Ja wiem, że nie dorasta mu do pięt. Ale jedno ci powiem. I on też ci to powie. Kiedy przychodzi do prawdziwej akcji, potrafię działać na krótką metę jak mało kto. I Solotco o tym wie. Tak samo Clemence i Tessio. Wykazałem się, jak miałem 19 lat, kiedy rodzina prowadziła ostatni razem wojnę. I byłem dla starego dużą pomocą, więc teraz się nie martwię. A w takim układzie nasza rodzina ma wszystkie karty. Chciałbym tylko, żebyśmy mogli nawiązać kontakt z Luką. Czy Luka jest taki twardy, jak mówią? Jest klasą sam dla siebie. Napuszczę go na tych trzech Tataliów. Solotca zrobię sam. W naszej ogromnej bibliotece dźwięków można znaleźć każdy gatunek literacki. Słuchacz ma możliwość wybierania nie tylko między beletrystyką, literaturą klasyczną, popularnymi tygodnikami czy bajkami dla dzieci. Audiobooki to także literatura faktu. Po raz pierwszy w Polsce udostępniliśmy naszym słuchaczom możliwość wysłuchania fabularyzowanego reportażu wojennego, który opowiada historię polskich żołnierzy biorących udział w misji stabilizacyjnej w Afganistanie. Autentyczne miejsca, autentyczne rozmowy, autentyczni ludzie i ich historie. Cały reportaż ubraliśmy w dźwięki, które nagrane zostały w trakcie trwania misji i połączyliśmy je z ogromną bazą dźwięków, jaką dysponują studia, z którymi współpracujemy. Rafał Molenda. Błękitna pustynia. Tam i zatrzymał się.
Cholera. Ten mur. Co z nim? No według zdjęć miał mieć pół, a nie 2,5 metra wysokości. Mówiłem, że nic się nie zgadza. Cholera. Trudno. Idziemy dalej, na lewo. Na znak grupa weszła w wąskie przejście między kalatami. Pierwszy granat eksplodował kilkanaście metrów za plecami Tamiego. Sekundę później z przeciwnej strony odezwały się karabiny maszynowe. Kontakt! RPG! To był głos Sroki. Tami rzucił się na ziemię i posłał długą serię na oślep, przed siebie. Nie widział przeciwnika, ale przeciwnik musiał widzieć jego. Ktoś strzelał i to coraz głośniej. Celniej. Głuchy świst przelatujących nad głową pocisków wywołał wściekłość. Sierżant pociągnął za spust beryla. Karabin wyżegał serię, która zryła ściany. Gdzie oni są? Zmieniam magazynek! Osłona! Przeładował i rzucił się do ściany najbliższej kalaty. Schował się za rogiem. Kątem oka dostrzegł błysk. Sekundę później usłyszał świst. W twarz uderzyły go wydłubane przez pocisk odłamki muru. Macie, suki synu. Wycedził przez zaciśnięte zęby. Wychylił się zza rogu. Błyskawicznie wycelował. W celowniku zobaczył niewielkie okienko wyżłobione w ścianie kalaty. Z dziury wystawała końcówka lufy. Pociągnął za spust. Seria wgryzła się w ścianę. Lufa zniknęła. Okienko było puste. Tami puścił się biegiem przez wąską uliczkę. Zdyszany dopadł do ostrzelanej kalaty. Teraz mógł się przyjrzeć dokładnie. Mur miał wiele okrągłych otworów. Wyglądały jak okienka strzelnicze w średniowiecznych zamkach. Co chwila jeden z nich wypluwał z serii karabinu. Jego grupa leżała bezpośrednio na linii ostrzału. Tami dopiero teraz zauważył, że jest sam. Biegł między kalaty, nie oglądając się za siebie. Reszta została w wąskiej uliczce. Wymienił magazynek, odchylił się i wystrzelił długą serię wzdłuż otworów w murze. Zmienił magazynek i strzelił ponownie. Kolejny magazynek i następna seria. Lufy w okienkach strzelniczych zniknęły. Rzucił się sprintem. Wiedział, że każdy krok przybliża go do miejsca, w którym została jego grupa. Jeszcze kawałek. Usłyszał głuchy świst przelatującego pocisku. Medyk! Medyk! To był głos Maćka od dowódcy plutonu. Sierżant podniósł się. Sprintem dopadł do rowu i rzucił się na ziemię. Na miejscu dostrzegł dowódcę pochylającego się nad jakimś żołnierzem. Maciek pochylał się nad Stroką. Co jest? Gdzie dostał? Nie wiem. Nie widzę krwotoku. Po prostu upadł. Dopiero go ściągnąłem. Chyba jest nieprzytomny. Tami zaczął oklepywać nogi i ręce Sroki. Pochyl się! Chcesz być następny? Muszę zdjąć mu kamizelkę. Pomóż! Sierżant zaczął odpinać paskę wlarowej zbroi Sroki. Dowódca ostrożnie uniósł bezwładne ciało żołnierza, a sanitariusz wsunął dłonie pod koszulkę rannego. Co? Nic nie czuję, jest mokry, ale to nie krew. Tami wsunął dłonie pod plecy. Maciek, nie wiem co jest. On nie ma rany, nigdzie nie krwawi, zaraz, poczekaj. Sierżant zdjął chustę z szyi Sroki. Przeszła na wylot, jest rana wylotowa, przestał oddychać. Reanimuję, Maciek, ściągnij WEM. Dowódca plutonu, do WEM. Mamy rannego, potrzebna natychmiastowa pomoc. Jak mnie zrozumieliście? Maciek przełączył radiostację na odbiór. Przyjąłem. Jedziemy. Jesteście w polu widzenia. Jadą. Gdzie jest? W rowie pojawił się bardzo młody żołnierz. Jestem ratownikiem medycznym. Jakie obrażenia? Postrzał szyi. Wysapał Tami, nie przerywając masażu serca. Zmień mnie. Muszę zdjąć kamizelkę. Tami, przestań się wygłupiać! Młody ratownik naciskał rytmicznie na klatkę piersiową rannego. Kolejny pocisk przeleciał nad głowami żołnierzy i wbił się w ścianę rowu. Na ziemię! Tami! Zakładaj kamizelkę! WEM do dowódcy plutonu! WEM do dowódcy plutonu! Nie możemy do was dotrzeć! Jest zbyt grząsko! Musimy zrobić objazd! Jak mnie zrozumiałeś? Zrozumiałem! Czekamy! Spieszcie się! Dowódca wpatrywał się w reanimowanego żołnierza. Pomóżcie mi go wziąć na plecy. Zaniosę Srokę. Tami! Wiem, co robię. On nie może czekać. Oddycha? Tak, ale ma bardzo słaby puls. Weź go powoli na plecy. Tami, pochyl się! Złap go za ręce! Dowódca plutonu z młodym żołnierzem położył Srokę na plecach sierżanta. Trzymasz? Trzymam. Zróbcie osłonę. Wychodzę na pośladkę. Maciek do WEMA. Idzie do was żołnierz z rannym na plecach. Przygotujcie się na przyjęcie. Tu WEM. Zrozumiałem. Ognia!
kotami wyskoczył z rowu na pole. Od Highway 1 dzieliło go kilkaset metrów otwartej przestrzeni. Nisko pochylony zaczął biec. Serce waliło jak młot. Obraz przed oczami pulsował. Oddech rwał się z każdym krokiem. W pewnej chwili przestał słyszeć i czuć. Wszystkie zmysły zniknęły. Zniknął też czas. Słuchanie audiobooków to niezwykle atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu, zwłaszcza, że jest go coraz mniej. Dzięki przenośnym urządzeniom cyfrowym swoją ulubioną książkę możesz czytać, nie angażując swojego wzroku i rąk. Dzięki współpracy z największymi polskimi i zagranicznymi wydawnictwami udało nam się stworzyć największą cyfrową bibliotekę, do której masz dostęp o każdej porze dnia, z każdego miejsca na świecie. I możesz swoją ulubioną książkę słuchać, podobnie jak teraz, jadąc samochodem, idąc ulicą czy jedząc kolację. W koncercie udział wzięli Maria Seweryn, Magdalena Cielecka, Krzysztof Banaszyk, Andrzej Chyra, Borys Szyc, Robert Więtkiewicz, Łukasz Simlat oraz Miłogostreczek. Muzyka Adam Walicki, Bartłomiej Zajkowski oraz zespół Pink Floyd w składzie Wojtek Mazolewski, Rafał Klimczuk, Karol Gola, Adam Milwi w Baron. Efekty dźwiękowe Jacek Wiśniewski, Dream Sound. Produkcja Audioteka Poland. Producent wykonawczy Osorno, Jadwiga Juczkowicz i Krzysztof Czeczot. Scenariusz i reżyseria Krzysztof Czeczot.